ogniem wysmagane. Proszę, niech pan nam powie, jak to się w ogóle stało, że w Wadowicach zostały zorganizowane takie zawody w wyciskaniu sztangi leżąc? W ogóle wszystkie zawody i sport w naszym tu w ogóle powiacie wadowickim istnieje dzięki firmie pana Roberta Raka, czyli Daho System. On chyba wspiera sport w każdej dziedzinie i dzięki niemu jeszcze tu istnieje i odbywają się te zawody. Jest pomimo dużo innych sponsorów, tak jak Jarkam, można zobaczyć Suba Dom, Pralnia Ekologiczna Ludwik z Andrychowa, jak i również firma Rakbud, to jest Piotr Rak, no i firma Robi. Pan jest nie tylko organizatorem tych zawodów, ale także jest pan właścicielem sklepu z odżywkami i suplementami dla sportowców. Niech nam pan coś powie na temat z tego sklepu i na temat odżywek. Czy są one zdrowe i czy nie szkodzą w żaden sposób zdrowiu? Sklep mieści się w Wadowicach przy ulicy Lwowskiej numer 33. A propos odżywek, czy szkodzą, czy nie, są to suplementy diety, cały czas nadzór nad tym ma sanepid, także w żadnym stopniu to nie może szkodzić. Także jakieś tam opinie starszych ludzi, że to jest szkodzić, czy coś, to jest wszystko po prostu trochę naciągnięte i sztuczne, także moim zdaniem nie ma co nawet tutaj dyskutować. Sanepid cały czas ma rękę na tym, jesteśmy też sprawdzani, producenci są sprawdzani pod względem zawartości wszystkich składników, także 100% wszystko jest bezpieczne. To są tylko suplementy diety, czyli większa ilość białka, glutamin, tauryn itd. Zapytajmy teraz pana Adama Kozłowskiego, mistrza świata w wyciskaniu sztangi leżąc. Może pan teraz wyrazi opinię na temat suplementów i czy potwierdza pan to, co powiedział pan Piotrek na temat odżywek? Potwierdzam słowa Piotrka, na pewno są te suplementy bardzo bezpieczne. Sam korzystam od wielu lat z suplementów, bo na dzień dzisiejszy trzeba z tego korzystać. Cały trend przyjazd od nas z Ameryki, tam już dużo dłużej korzysta się z tych suplementów i na dzień dzisiejszy nikt nie narzeka, także polecam bardzo. Woda przyszła ze Stanów do nas. Ludzie po prostu zaczynają dbać o swój wygląd, sylwetkę, nie chcą już otyli. Wolą po prostu, nie wiem, to jest tendencja z gazem, nie? Kształtowanie, ładne ciało. Kobiety tak samo dbają te bardziej o siebie, nie? Tylko to w tym momencie, na przykład spalacze tłuszczu, wiadomo. Czy na dzień dzisiejszy w tym sporcie da się osiągnąć jakiekolwiek sukcesy właśnie bez tych odżywek i suplementów, czy jest to raczej niemożliwe? Na dzień dzisiejszy każdy, który chce korzystać z siłowni, chce coś osiągnąć, musi jednak korzystać z tych suplementów, bo to jest podstawa, żeby się, tak powiem, rozwijać w tych sportach. Mógłbym pana początek się przedstawić. Pan Szczepka. Jestem trenerem kadry narodowej i mistrzem świata. Jakie osiągnięcia pana do tej pory tutaj zdobył? Największe? Znaczy licząc tego mistrza świata w kulturystyce jeszcze więcej? No jestem 5-krotnym mistrzem Polski i mistrzem Europy. A co sprawiło, że pan tutaj trafił do nas, do Wadowic? Zostałem zaproszony przez organizację. Doszły nas tutaj wieści, że przywiózł pan ze sobą tutaj swojego następcę. Prawda? Mistrza świata juniorów, mistrza świata juniorów, tak? Europy. Szymon Łada jest wicemistrzem świata juniorów w kulturystyce. W tej chwili będzie startował jako senior, przygotowuje się do mistrzostw Europy. No jest to jeden z bardziej zapowiadających się polskich zawodników, jeśli chodzi o jego karierę na przyszłość. Może zdobyć tytuł mistrza świata. I tutaj teraz będzie pokaz, tak? O godzinie? Znaczy, tak. W przerwie zawodów Szymon zrobi pokaz. A czy mamy jeszcze jakichś innych dobrze zapowiadających się zawodników w kadrze? Oczywiście jest wielu zawodników, którzy w przyszłości będą mogli osiągać jakieś zaczęte sukcesy. Niestety nie ma tu ich w Wadowicach, ale takich zawodników mamy. Czy nasz kraj wspiera jakoś zawodników w tych konkurencjach i całe te dyscypliny? Tak, Polski Związek jest dotowany przez państwo. Niestety nie są takie kwoty, które mogłyby zapewnić zawodnikom przygotowanie do zawodów. Oni muszą takie przygotowanie pokryć z własnej kieszeni. Ale tu nadmienię, że Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trybuje Siłowego, którym ta dyscyplina, te zawody, które są tutaj dzisiaj organizowane, są pod patronatem Polskiego Związku, jest związkiem, który spośród wszystkich związków sportowych w Polsce zdobywa od kilku lat najwięcej medali na Mistrzostwach Europy i Świata. W zeszłym roku Polska, w ogóle wszyscy zawodnicy we wszystkich dyscyplinach
sportowych w Polsce zdobyli na Mistrzostwach Europy i Świata 700 medali, z czego 74 bodajże zdobył nasz Polski Związek Kulturystyki i Fitness, który byliśmy. Przedstawić, powiedzieć kilka zdań o sobie. Ładno, Szymon, mieszkam w Sosnowcu, mam 23 lata, w tym roku skończę w październiku. I jakieś największe sukcesy, czym się Pan zajmuje? Kulturystyką, tak jak właśnie trener, tu jest także moim trenerem. Moje sukcesy to Mistrzostwa Europy Juniorów i Wicemistrzostwo Świata w 2009 roku. Był taki dobry rok, bardzo już właśnie o moje starty w kulturystyce. Jakieś plany na przyszłość, co Pan dalej planuje? Na przyszłość, taka najbliższa przyszłość to właśnie zawody Mistrzostwa Polski w maju, sezon wiosenny. No i mam nadzieję, że Mistrzostwa Europy już jako senior. Bo w tym roku już będę startował jako senior, taki mój debiut, można powiedzieć, w seniorach. Proszę. Chciałbym Pan powiedzieć, czy Pan się chce zajmować tym przyszłości zawodowo? Czym się Pan w ogóle zajmuje poza kulturystyką? Poza kulturystyką w tym momencie studiuję jeszcze, w sumie dopiero rozpocząłem studia, więc mam nadzieję, że uda mi się je ukończyć. Jaki kierunek? Kierunek wychowanie fizyczne na AWF-ie w Katowicach. Moją przyszłość wiąże na pewno z kulturystyką, ale na pewno nie pod względem zarobkowym, bo jest to taki sport niskodochodowy, więc raczej w innym kierunku, ale na pewno coś związane ze sportem, mam nadzieję. A proszę powiedzieć, bo jest taki stereotyp, że właśnie osoby, które ćwiczą kulturystykę, że później na starość mają problemy ze zdrowiem. Jak to wygląda? Znaczy to by trzeba zobaczyć najlepiej na zawodników weteranów, którzy są trzy kategorie wagowe, powyżej 40 lat, powyżej 50 i powyżej 60, to już wtedy odpowiedź sama przyjdzie nam do głowy, jak ci panowie wyglądają w tym wieku. Myślę, że akurat ten stereotyp wtedy się przełamie. No, czego jeszcze można panu rzucić na koniec? Myślę, że dotrwania do zawodów przede wszystkim i dobrego miejsca w najbliższych zawodach w maju. Życzymy sukcesów. Dziękuję. Leczki w spoconych rękach trzymają tak kurczowo, jakby w nich były zwinięte.